Go Buster! Cześć Buster, cały jesteś w błocie. Musiałeś świetnie się bawić, jeżdżąc przez błotniste kałuże. Busterowi przydałaby się kąpiel. Ciekawe, czy on też tak sądzi. Nadjeżdża autobus miejski. Ojej, nie spodobał mu się wygląd Bustera. Chyba Buster zdał sobie w końcu sprawę, jak bardzo jest brudny. To prawda, Buster. Cały jesteś w błocie. Już czas na kąpiel. Świetny pomysł. Buster już jedzie na myjnię, aby się umyć. Ojej, biedny Buster. Boi się wjechać do środka. Myjnia wygląda naprawdę przerażająco. No dalej, Buster, dasz radę. Musisz się umyć, jesteś naprawdę brudny. Wjeżdża do środka. Buster jest naprawdę dzielny. Raz, dwa, trzy. O nie! Prawie ci się udało, Buster. Znów nadjeżdża autobus miejski. Och, brzmi na zniecierpliwionego. Buster, weź głęboki oddech. Dasz radę. Ale te dźwięki są takie przerażające. No dalej, Buster. Dasz radę. Już prawie jesteś. Do startu. Gotowy. Start! Jesteś już w środku, Buster. Gilgocze, wcale nie jest tak źle. I wyjeżdża. Widzisz? Nie było tak źle, prawda? Jesteś czyściutki i pachnący. Dobrze wyglądasz. Wow, dobra robota, Buster. Jesteś jak nowy. I wcale nie było tak strasznie. Pa, pa, Buster! Buster na pustyni rusza już. Czy wjedziesz na szczyt wulkanu? Kiedy zbliżysz się, uważaj, bo wulkan to coś niebezpiecznego. Rita na pustyni rusza już, ścigasz się z Busterem do wulkanu. Rita jest na przodzie, to nie fair, komu szybciej wjechać uda się. Wielki głaz się stoczył. To Buster i Robin. Buster naprawdę lubi rzucić gumę balonową. Co to takiego? To wiadomość w butelce. Sprawdźmy to. Rety, to mapa skarbów. Skarb jest oznaczony literką X. Buster i Robin udają się na poszukiwanie zakopanego skarbu. W którą stronę powinni iść? To jest pomost. Zobacz tylko. Jest i bezludna wyspa. Znaleźliście ją. Ojej, w wodzie jest mnóstwo rekinów. Buster i Robin muszą znaleźć sposób na bezpieczną podróż na wyspę. Zobacz, to parowiec Katrina. Wygląda na to, że Katrina utknęła na plaży. Trzeba wepchnąć ją z powrotem do wody. Hej,
Tak jest, Basterze. Świetna robota. Wspaniale. Katrina jest znowu w wodzie. Orety, to dziura. Jeśli ktoś tego szybko nie naprawi, Katrina może zatonąć. Wygląda na to, że Buster ma jakiś plan. Ciekawe, co on zamierza zrobić ze swoją gumą balonową. Och, Buster użył gumy, żeby zatkać nią dziurę. To całkiem sprytny pomysł. Rekiny ich teraz nie złapią. Następny przystanek – bezludna wyspa. Świetnie, Buster dotarł na wyspę. Teraz trzeba znaleźć skarb. On musi gdzieś tu być. Tutaj! Miejsce oznaczone literką X. Buster kopie głęboko w dół. Wow, skrzynia skarbów! Zobacz, to złota moneta. Ciekawe, co Buster z nią zrobi. Zobacz, Digli pomaga Katrynie załatać dziurę. Och, Buster wykorzystał monetę, żeby zapłacić Diglejowi za jego pracę. Tak podziękował swojej nowej przyjaciółce. Co za przygoda! Śnieżną drogą Buster zjeżdża w dół. Śnieżną drogą Buster zjeżdża w dół. Buster zjeżdża z góry, śmieje się i krzyczy. Śnieżną drogą Buster zjeżdża w dół. Śpiewaj tak, dasz radę, radę dasz. Śpiewaj tak, dasz radę, radę dasz. Śpiewaj tak, dasz radę, czas zacząć zabawę. Śpiewaj tak, dasz radę, radę dasz. Wyścig trwa. Czuki jedzie torem, wyścig trwa. Czuki jedzie torem, kto dziś będzie szybszy. Czuki jedzie torem, wyścig trwa. Śpiewaj tak, dasz radę, radę dasz. Śpiewaj tak, dasz radę, radę dasz. Śpiewaj tak, dasz radę, czas zacząć zabawę. Śpiewaj tak, dasz radę, radę dasz. Meta zbliża się, kto wygra dziś. Meta zbliża się, kto wygra dziś. Meta zbliża się, zwycięzca jeden jest. Meta zbliża się, kto wygra dziś. Śpiewaj tak, dasz radę, radę dasz. Śpiewaj tak, dasz radę, radę dasz. Śpiewaj tak, dasz radę, czas zacząć zabawę. Śpiewaj tak, dasz radę, radę dasz. Buster ślizga się w dół, by pierwszym być. Buster ślizga się w dół, by pierwszym być. Buster ślizga się w dół. Czuki jest tuż, tuż. Buster ślizga się w dół i pierwszy jest. Śpiewaj tak, dasz radę, radę dasz. Śpiewaj tak, dasz radę, radę dasz. Śpiewaj tak, dasz radę, czas zacząć zabawę. Śpiewaj tak, dasz radę, radę dasz. Nowych świąt, Buster. O nie, Buster nie wygląda na zbyt szczęśliwego. Dowiedzmy się, o co chodzi. Buster wygląda na znudzonego. Czyżby skończyły mu się pomysły? Słyszycie to? To chyba... Tak, to przyjaciel Bustera, Drozd. Och, Buster już się cieszy. Ale gdzie on jest? Nigdzie go nie widzę, a wy? Buster wydaje długie westchnięcie. Nadal nie ma się z kim bawić. O, tutaj jest. I trzyma błyskotkę Bustera. Chyba chce, żebyś za nim pojechał, Buster. Jedź, zobaczymy, co Drozd chce ci pokazać. A to co? Bierze ze sobą szalik. Świetny pomysł, Buster. Powinniście ulepić bałwana. Spójrzcie, jak sprawnie gromadzi śnieg kołami. Sprytny Buster. Już prawie widać, że to bałwan. A to będzie głowa. Świetna robota, Droździe. Nie mogło zabraknąć szalika. A po co ten węgiel? No tak, to oczy bałwana. Drozd poleciał po coś jeszcze. Aha, brakowało nosa, czyli marchewki. Ale piękny bałwan. Jednak Busterowi nadal czegoś brakuje. Mocno zawiało. Spójrzcie. Wraz z wiatrem przywiało kapelusz. Właśnie jego brakowało. Miałeś rację, Buster. Drozd też tak myśli. Ojej, bałwan właśnie mrugnął. On chyba ożył. Buster oszalał z radości. Kiedy pada śnieg,
Buster może bawić się nie tylko z Drozdem, ale też z bałwanem. Wesołych świąt! To autobus Buster. Смотри, он увидел милого пасхального кролика. Ого! Бастер превратился в автобус кролика. Сейчас танцует нам танец кролика. Прыг, прыг, прыг. Затем помаши хвостиком. Здорово! Потом прыгни высоко вверх. Прямо как кролик. А теперь пошевели носиком. Отлично! Получается! Как весело! Хвостиком маши. Прыг, прыг, прыг. Молодец. Хвостиком маши. Прыг, прыг, прыг. Покружись и пошевели носиком. Да. Привет, это машина Скаут. Мне кажется, она хочет тоже выучить танец кролика. Готовы? Прыг, прыг, прыг. Затем помаши хвостиком. Да. Потом прыгни выше всех. Очень высоко. А теперь пошевели носиком. Вот и все. У Скаут получилось. Теперь смотри. Помаши хвостиком влево. Помаши хвостиком вправо. Маши хвостиком сколько хочется. Как весело. Хвостиком маши. Прыг, прыг, прыг. Правильно. Хвостиком маши. Прыг, прыг, прыг. Это всего-навсего был сон Бастера. Но ничего, мы ведь выучили такой задорный новый танец. Пуйшче, то Бас Бастер. Wygląda na całkiem zadowolonego, prawda? Ale, o nie, zaczęło padać. A do tego przerażająco grzmi i błyska. Jak Buster to przetrwa? Ojej, nadciągają chmury. Będzie burza. O rany, uważaj na Skaut. Buster. Buster bardzo boi się burzy. Zostawił Skaut w tyle. Skaut jest zła, a do tego jej koła ugrzęzły w kałuży. Cały czas błyska. Uff, Buster stoi bezpiecznie w garażu. Ale co ze Skaut? Biedny Buster, bardzo boi się grzmotów i błyskawic. Spójrzcie, zobaczył Skaut. Naprawdę utknęła w kałuży. Czy Buster znajdzie w sobie tyle odwagi, by jej pomóc? Dasz radę, Buster. Ach, te błyskawice są takie oślepiające i straszne. Buster słyszy, że Skaut próbuje wydostać się z kałuży. Tak jest. Pomóż jej, Buster. Buster bardzo chce pomóc koleżance. Powinno wystarczyć jedno mocne pchnięcie. Hurra! Skaut jest wolna. Spójrzcie, jak się cieszy. Dobra robota, Buster. Och, nadal bardzo głośno grzmi. Ale Buster już się nie boi. Buster i Skaut radośnie wracają do garażu, aby skryć się przed deszczem. O, ten grzmot sprawił, że obydwoje aż podskoczyli. Widzicie? Burza może być całkiem fajna. Pa, pa, Buster! To autobus Buster i traktor Terry. Wygląda na to, że będą się ze sobą ścigać. Buster wygląda na bardzo pewnego siebie. Za to Terry nie ma zbyt zadowolonej miny. Ciekawe, kto wygra. Zaczynamy! Gotowi? Do startu? Start! I ruszyli! Buster wysuwa się na prowadzenie. Naprzód, Terry! Dasz sobie radę? Wydaje mi się, że Terry nie jest tak szybki jak Buster. Zaraz, co to? O, Buster, nieładnie się tak popisywać. Biedny Terry. Buster jest przekonany, że wygra wyścig. Pamiętaj, że najpierw musisz dojechać do mety, Buster. Dalej, Terry. Masz jeszcze szansę. Oj, Buster, to bardzo nieładnie. Dalej, Terry. Pokażesz Busterowi, że aby wygrać, nie wystarczy być szybkim. Hi-hi-hi-hi-ha!
Buster jest już bardzo daleko. Patrzcie, jak pędzi przez błotniste kałuże w stronę mety. Oj, Buster, wiem, że jest gorąco, ale nie możesz się zatrzymać. Jeszcze nie skończyłeś wyścigu. O, popatrzcie, to jabłonka. Wydaje mi się, że Buster zamierza uciąć sobie drzemkę w jej cieniu. Nieładnie, Buster. Chyba zaczynasz być zbyt pewny siebie. Ojej, Buster usnął. I zobaczcie, kto to taki. To traktor Terry. Udało mu się wyprzedzić Bustera. O, niemądry Buster, spałeś zbyt długo. I znowu pędzi w stronę mety. Nie wiem, czy spodoba mu się to, co tam zastanie. Jeszcze trochę, Buster. Ale gdzie się podział Terry? Haha, tutaj jest! Terry przekroczył metę jako pierwszy. Niemądry Buster, trzeba było nie spać tak długo i nie trzeba było się tak popisywać, bo pokazałeś, że to wolna i spokojna jazda pomaga wygrać wyścig. Do zobaczenia, Buster! Do zobaczenia, Terry! Z Buster, puszczanie latawców to wspaniała zabawa! Uważaj! O nie! Scout przypadkowo uderzyła w Bustera i latawiec odleciał w siną dal. Scout z pewnością zrobiła to niechcący, Busterze. Zobacz, co to jest. To list zaadresowany do świętego Mikołaja, który nie został dostarczony. Buster ma chyba jakiś pomysł. Sam dostarczy list i zadba o to, żeby bezpiecznie trafił do Mikołaja. O nie! List! Dziękuję za pomoc, Robinie. Buster ruszył w drogę. Do bieguna północnego, gdzie mieszka święty Mikołaj, jest całkiem spory kawałek. Jest zimno i ciężko się jedzie. Busterze, uważaj, żebyś się nie zgubił. O rety, już niedaleko, Busterze. A co to takiego? Ślady reniferów? Zobacz, to Mikołaj! Buster dotarł na miejsce! Mikołaj się z tobą wita, Busterze! Zbliż się i daj mu list! Buster przebył długą drogę, żeby go dostarczyć. Ciekawe, co jest w nim napisane. Wow! To prośba, żeby Mikołaj dał Busterowi pod choinkę nowy latawiec. List napisała Scout. Scout to naprawdę wspaniały przyjaciel. Święty Mikołaj już wie, co ma zrobić. Świetnie się spisałeś, Busterze, dostarczając ten list. Jest świąteczny poranek. Obudź się, Busterze! Ojej, pod choinką nic nie ma. Może Mikołaj był bardzo zajęty. Chwileczkę, jednak jest dla ciebie prezent. Wesołych świąt, Busterze. Oto on, dokładnie tak, jak prosiła Scout. Nowy latawiec, który zastąpi ten, co odleciał. Dziękuję, Scout, to naprawdę wspaniały prezent. Zobaczcie, to Jeep Jessie. Jessie ma tort. Wow, wygląda przepysznie. Nadjeżdża autobus Bandit. Ma szelmowską minę. O nie! Bandit zjadł tort. Bardzo nieładnie. Biedna Jessie. To autobus Buster. Jest i Bandit, który jedzie zdecydowanie za szybko. Zobaczcie, Buster chce pobawić się ze Scout. Dał jej w prezencie piłkę nożną. Tylko spójrzcie na Scout. Wspaniały widok. Digli buduje kolorową wieżę. Nadjeżdża Bandit. Ciekawe, co teraz knuje ten nieznośny łobuz. O nie! Bandit zburzył wieżę Digleya. Bandit to prawdziwy psotnik. O rety, zauważył piłkę Scout. Bandit ukradł piłkę, żeby mieć ją tylko dla siebie. Co za łobuz! Buster chce jakoś temu zaradzić. Biedna Scout, jest jej naprawdę przykro. Buster chce pomóc swojej przyjaciółce. Buster stawi Banditowi czoła i zmusi go do oddania piłki. Jednak Bandit wcale nie chce posłuchać Bustera. Wręcz przeciwnie, chce go zastraszyć. Bardzo nieładnie. Ale chwileczkę. Jessie stanęła w obronie Bustera.
Scout też tu jest i chce pomóc. Wszyscy mają dość łobuzerskiego zachowania bandita. Radiowóz Otis właśnie dyrektuje się mrocznym lodem. Ups, bandit wjechał w Otisa. Otis ma srogą minę. Bandit ma za swoje, był dla wszystkich bardzo złośliwy. Teraz Buster, Scout i Jessie mogą w spokoju pograć w piłkę. To autobus Buster. Ciekawe, co Buster zaplanował na dziś. Polowanie na wielkanocne jajeczka. Znalazłeś pierwsze jajeczko, a tu jest kolejne. Masz już dwa. I trzy. Cztery. Pięć. Naprawdę sporo. Uzbierałeś mnóstwo wielkanocnych jajeczek, Busterze. Mniam, wyglądają apetycznie. Buster uwielbia czekoladowe jajeczka. Pychotka. Buster je tyle jajeczek, na ile tylko ma ochotę. Dzień dobry, Busterze. Buster nie wygląda zbyt dobrze. Boli go brzuch. Myślę, że zjadł za dużo czekoladowych jajeczek. Nadjeżdża Scout, żeby sprawdzić, czy z Busterem jest wszystko w porządku. Buster jest naprawdę chory. Biedny Buster. Scout zabierze go do Amber. Ambulans Amber z pewnością pomoże. Oto Amber. Ona zawsze znajdzie sposób, by pomóc pojazdom w potrzebie. O tak, Buster nieźle się struł. Na szczęście Amber ma na to odpowiednie lekarstwo. Otwórz szeroko buzię, Busterze. To powinno ci pomóc. Ale to nie wszystko. Jeśli Buster chce poczuć się lepiej, musi zjeść coś zdrowego. Na przykład jabłko. Proszę, to załagodzi podrażniony żołądek Bustera. Następnego dnia Buster czuje się znacznie lepiej. O, spójrz, to koparka Diggly. Co on tam ma? O, to kolejne czekoladowe jajeczko. Myślę, że Buster zjadł już wystarczająco dużo jajeczek jak na jedną Wielkanoc. No hej, Buster. O, wyglądasz na zmęczonego. Buster zasnął. A to co? Wąsy? Trójkątny nosek? I uszy! Buster wielkanocny zajączek! Dobrze wygląda! Chyba spodobał mu się zajęczy ogon. Ciekawe, dokąd jedzie. Mam nadzieję, że załatwić jakieś sprawy. O! A to co? Norka we wzgórzu. Ciekawe, dokąd prowadzi. Buster wyjeżdża po drugiej stronie. Spójrzcie! To traktor Terry sobie drzemie. Wow, wielkanocny zajączek Buster zostawił Teremu kolorowe wielkanocne jajko. I jedzie dalej, by szerzyć wielkanocną radość. Ciekawe, dokąd prowadzi ta norka. Tutaj, zajączku Buster. Drost mocno śpi. Czas zostawić kolejne jajko niespodziankę na pobudkę Drozda. Buster wjeżdża do kolejnej norki. A to kto? To Jeep Jessie. O, śpi. Wielkanocny zajączek Buster zostawił jej jajko. Buster zajączek ma dużo roboty. Jajka same się nie dostarczą. Ciekawe, dla kogo jeszcze Buster ma jajko. To koparka Eddie. Cicho, Buster. Nie obudź go. W łyżce Eddiego jest jajko. Świetny pomysł, zajączku Buster. Ojej, wielkanocny zajączek Buster chyba się zmęczył. Obudź się, Buster. O, a więc to był tylko sen. Szkoda, że tamte jajka nie były prawdziwe. Ale co to jest? To wielkanocne jajko. O, to prawdziwy wielkanocny zajączek przyniósł Busterowi jajko. Buster jest bardzo szczęśliwy. Chętnie jeszcze by wziął, ale niestety rozbola go ząb. Robin do dentysty zaprowadzić go chce. Buster nie pójdzie, bo boi się. Pyszne cukierki lubi każdy z nas. Na słodycze jest zawsze dobry czas. Ale pamiętaj, że o zęby trzeba dbać. Być ze szczoteczką zapamiętać.
kąski nie są mu w smak. Robin spróbuj jakoś przekonać go. Buster musi wyleczyć swój ząb. Pyszne cukierki lubi każdy z nas. Na słodycze jest zawsze dobry czas. Ale pamiętaj, że o zęby trzeba dbać. Być ze szczoteczką za pani brat. Aha. Z pomocą przyszła Amber, Buster dowie się, jak dbać o zęby, w zdrowiu utrzymać. Żeby zawsze mieć zęby piękne i białe, szczoteczka i pasta są doskonałe. Pyszne cukierki lubi każdy z nas. Na słodycze jest zawsze dobry czas. Ale pamiętaj, że o zęby trzeba dbać. Być ze szczoteczką za pan brat. Buster, widać, że świetnie się bawisz, jeżdżąc przez błotniste kałuże. Haha, wszystko będzie w błocie. A kto to? To traktor Terry. Jest bardziej ostrożny od Bustera. Buster świetnie się bawi, pędząc przez te kałuże. O nie! Jedzie prosto na Terry'ego. Uff, było blisko. Ostrożnie, Buster. Na kałuży można się poślizgnąć. O rany! Traktor Terry nie jest zadowolony zachowaniem Bustera. Buster zaczyna zabawę od nowa. Uwaga! O nie! Buster utknął. Niemądry Buster. I co on teraz zrobi? Słońce zachodzi, robi się ciemno. Mam nadzieję, że Buster jakoś sobie poradzi. Patrzcie! To traktor Terry. Terry, proszę, pomóż Busterowi. Wystarczy jedno mocne pchnięcie. Dasz radę? Raz, dwa, jedziemy! Hurra! Dzięki, Terry. O, Buster. Całe szczęście, że Terry tu był i uratował Bustera. Pa, pa, Terry. Pa, pa, Buster. To Buster, Skał i Digli. Jest Wigilia Bożego Narodzenia i wszyscy z niecierpliwością czekają na świętego Mikołaja z prezentami. Pora spać, kochani! Święty Mikołaj przyjdzie dopiero, jak smacznie zaśniecie. Orety, to ten podstępny łobuz Bandi. Co on znowu knuje? Jest święty Mikołaj. Właśnie kładzie prezenty pod choinką. Musi być dzisiaj bardzo zajęty. O nie! Bandit kradnie wszystkie prezenty spod choinki. Ale z niego łobuz. Próbuje się wymknąć? Oj, zasłużyło ci się, bandicie. Co on teraz zobaczył? To złota, bożonarodzeniowa gwiazdka. Ją też chce ukraść. O, Rety, próbuje ściągnąć ją prosto z choinki. Zobacz, bandit cały się zaplątał. Nie będzie mu tak łatwo się z tego wydostać. Zajęło mu to całą noc, ale bandit w końcu się uwolni. Teraz wymyka się z prezentami. Oj, biedny Buster. Wszystkie prezenty zostały skradzione. Busterowi jest bardzo przykro. Bandit to naprawdę wielki łobuz. Ale chwileczkę. Co się dzieje? Co robi Bandit? Zobacz. Bandit odkłada wszystkie prezenty z powrotem pod choinkę. On chyba nie jest aż taki niedobry. Hurra! Wszystkie prezenty są pod choinką. Buster jest naprawdę szczęśliwy. Wesołych świąt! To święty Mikołaj. Chyba nie jest zbytnio zadowolony zachowaniem bandita. Ale co to? Mikołaj kładzie pod choinką prezent dla bandita. Oddając prezenty, bandit zasłużył na nagrodę. Postąpiłeś słusznie, bandicie. Wesołych świąt!